Witamy w kolejnym odcinku, proszę Państwa. Aga mnie prosiła, żeby nie było w aucie, ale jest taka pogoda, że coś mi tu przykropiło i nie wiem, czy nie zacznie znowu. Więc do bezpieczeństwa jestem w aucie. Dzisiaj znowu Mewtwo Duo, tym razem przy użyciu Pokemonów tylko Ghost, bo było parę komentarzy, żeby to zrobić i dostałem dużo wiadomości, żeby to zrobić. Hiszpana trzeba zaprosić. Hiszpan, szybko. Hiszpan, tuk, cyk. No, proszę Hiszpana. To jest moje lobby. Ja jeszcze tylko tutaj szybko i max revive jest ok. Revive, nic nie trzeba leczyć. Hej, proszę, ok. Mógłbym te połuszczone wywalić i tak dalej, ale max revive jakby co też kliknę sobie bez problemu. Jak widzicie, ja używam mega Gengara na starcie. Hiszpan też ma mega Gengara, ale trochę później. Dwa razy Chandelure, trzy razy Giratina w formie Origin. Oczywiście Shadow Claw, Shadow Ball. Na Chandelurach mamy Hexa z Shadow Ballem. No i Mega Gengar to jest Shadow Claw, Shadow Ball. A może Lick? Nie pamiętam, co już mam na nim ustawione. Zaraz, proszę Państwa, zobaczymy. Oczywiście movesety, wiadomo, te najlepsze jakie są. Pokemony, jeżeli chodzi o levely 50, to tylko tutaj Mega Gengar jest na levelu 50. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Wszystko niby się mieści w czasie. No i jestem ciekaw, jak po prostu nam to pójdzie. Trochę miny głos, trochę mnie to gardło dalej boli. Tak jak mówiłem, przewiało mnie plus zmęczenie i dało to skutek taki, jaki właśnie dało. Dlatego na przykład, jak to nagrywam, tam Raid Tower i live'u z Raid Tower nie było, bo ja bym po prostu nie wytrzymał na live'ie tyle mówić i dlatego live'a nie robię. Tak samo zastanawiam się, kiedy zrobię pierwszego live'a z Pokémon Unite, bo to jak już nagrywam, to już wyszło. I też zastanawiam, kiedy tego live'a zrobię, no bo jak będę miał dalej takie gardła, jakie mam, to pogadam sobie pół godziny, a potem będziemy siedzieć w ciszy raczej. Dlatego zaczynamy nasze kolejne Mewtwo Duo. Tutaj właśnie od Mega Gengara. On ma na start Confusion na faście, dlatego tak dostaje ten Mega Gengar w dupę od tego fasta. Na charge'u ma Focus Blasta, więc bardzo dobrze. Szkoda tylko, że jest ten właśnie Confusion, ale tu jeszcze jeden Shadow Ball wszedł, więc jest ok. Ten Confusion, mimo że nie jest jakiś tam super efektywny, i tak nasze Pokémony boli. Tutaj nie będzie bez rejoina, tak jak ostatnio, proszę Państwa. Tutaj będzie rejoin. I mimo że Focus Blast jest not very effective, to jak widzicie, nawet ostro wjeżdża. No ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nam to się uda. Pierwsza Giratina wychodzi. One tutaj postoją nam najdłużej. One mają wysokie TDO. Mniejszy DPS, ale wysokie TDO. Więc zobaczymy, jak nam to tutaj wszystko ładnie pójdzie. O, i tutaj już na przykład Focus Blast wlatuje o wiele mniej niż na przykład takiego Chandelura. Zobaczymy. Jak widzę, jeszcze trochę poczekamy na Mega Gengara od Hiszpana. Wtedy będziemy mieli... A nie, jest już, widzę Mega Boost. Mega Gengar wyszedł. I jeszcze ten Shadow Ball wleciał. Ten Shadow Ball jeszcze został zaliczony i widzę, że Mega Gengar tam jeszcze chwilę stoi. Więc jeszcze trochę tutaj podziałamy z Mega Boostem, ale tak jak mówiłem, czeka nas i tak rejoin. Oczywiście dzisiaj, proszę Państwa, nie jest tylko odcinek, że jest Mega, znaczy Mega, że jest Mewtwo Duo. Również pochwalę się Wam dzisiaj szajniakami, bo aż 3 szajniaki dzisiaj dostałem. Nie będę odkrywać, nie ukrywać. Jeden z tych szajni to jest Mewtwo, szrotowy, kolejny pod Lucky Trade'a. Kolejny szajniak to jest mega któraś tam powtórka, ale jeden szajniak, który jest mimo tego, że jest powtórką, to jakby nie patrzeć w pewien sposób mnie cieszy, bo na dziko tego Pokemona dawno nie widziałem i ten Pokemon został złapany dzisiaj z questu i jest shiny. Mamy dobry zapas czasowy, 170 chyba sekund albo 171 sekund Mewtwo zszedł na żółty pasek, więc zapas czasowy jak najbardziej jest ok. Zastanawiałem się jeszcze na przykład nad jeszcze jednym Mewtwo Duo, żeby użyć po prostu najlepszych kontr, jakie mamy z Hiszpanem na przykład. Tylko levele 50, albo przynajmniej załóżmy połowę w levelach 50.
żeby zrobić sobie taki, wiecie, sprawdzić, jaki najlepszy czas możemy uzyskać z jakimś tam konkretnym movesetem. I zobaczymy w ogóle, jaki tutaj czas uzyskamy. No, zaraz będzie rejoin, bo mój Chandelure to jest Pokémon, który jest na samym końcu. Tego Focus Blasta już nie przetrwaliśmy, więc czas jest na szybki rejoin, proszę Państwa, ok. Items, Max Revive, cyk, 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 cyk. No, coś zamuliło trochę, jest, jest ok. Przesuwamy, rejoin, zajebiście. Moim zdaniem poszło bardzo dobrze. Od razu Focus Blast na klatę, ale na samym szczęście Focus Blast jakoś dużo obrażeń nam nie zadaje, a tylko dostaliśmy energii, więc jeszcze jakiś Shadow Ball poleci. Ja już sobie walę Shadow Claw, bo kolejny Shadow Ball by nie wszedł, więc zawsze to jakiś dodatkowy damage. Shadow Claw powiedziałem, Shadow Puncha załadowałem, bo mam na nim dwa ataki wykupione. Aha, zarum ktoś parkuje i dlatego taki mam efekt podświetlenia nad głową na czerwono. No niestety, ja tutaj się nie ruszę, nawet jakbym chciał pomóc, ja stoję bardzo dobrze. A jak ktoś nie umie parkować tyłem, to się nikt do tego po prostu nie zabiera. Tak to właśnie wygląda. Zresztą ja uważam, że parkowanie równoległe jest bardzo proste, tak? Nawet jak się nie ma czujników czy kamery, wystarczy po prostu swoje auto wyczuć i już, tak? Typu tam, że jak minę to auto, załóżmy w te o lusterko, czy tam o jakąś tam część, tak mniej więcej, no to zaczynam skręcać. Tak samo na przykład na prawo jazdy można się nauczyć na pamięć tego, jak zrobić rękaw. Na punciakach, jak ja zdawałem na punciakach? Nie, ja na jariskach już zdawałem. Ja na jariskach to było tak, że jak minęło się pierwszy słupek lusterkiem, to wtedy ileś tam stopni się skręcało kierownicę i rękaw na tył, jak się wracało tyłem, wychodził idealnie. No i co my tu mamy, proszę Państwa, 19 chyba sekund zapasu. Duo Mewtwo tylko przy użyciu Pokémonów typu Ghost, jak najbardziej zaliczone, z małym rejoinem, 2345, nie jest to rewelacyjna IV. Może będzie shiny, może kolejny shiny na Lucky Trade'a. 34 charge ataki, niezła ilość, naprawdę. I zobaczmy, czy dostaniemy shiniaka. Nie. Ciekawe, czy Hiszpan dostał. Wy już wiecie, ja dopiero się dowiem, znaczy ja też się dowiem wcześniej, ja się dowiem wcześniej niż wy, ale ja w tym momencie jak nagrywam, no to nie wiem, tak? Chcę go złapać na odcinku, bo chcę wam pokazać tego szajniaka, o którym wam mówiłem, no tych szajniaka, które dostałem dzisiaj. I dlatego chwilę sobie go tutaj połapiemy. Excellent jest ustawiony, ale nie będę czekał na atak, tylko po prostu będę rzucał w ten sposób. Myślę, że będzie to szybsze niż czekanie na Excellenta i po prostu przedłużenie odcinka bez sensu. Od razu wspomnę, na dole, o, szybko się złapał, na dole są linki do Discorda, są komentarze, ja je czytam, odpisuję, lajkuję, serduszkuję, również różnie to, proszę Państwa, bywa. Sprawdźmy Aparajza, chociaż nie ma tu nic ciekawego, no tak jak mówiłem. I te szajniaki, co wam mówiłem dzisiaj, proszę Państwa, dzisiaj takie szajniaki. Dzisiaj zacząłem, ten PJ jest z zeszłego odcinka, więc się nie liczy. Sentret na goczy, Mewtwo z rajdu i ten Anorith. Ja ten Anorith jest właśnie z questa, patrzcie tutaj. Caught during field research. I to mnie bardzo cieszy. Anorith jest bardzo ładnym szajniakiem. Bardzo ładnie wygląda. I dawno go nie widziałem na dziko, więc tym bardziej się cieszę, że złapałem go shiny z questa. To by było wszystko. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.